W radiu, telewizji i internecie coraz częściej słyszymy niepokojące doniesienia płynące ze świata ekonomii, medycyny czy też publicystyki. Wiele osób, analizując te informacje, staje się bardzo sceptyczna i zaczyna popadać w zniechęcenie, które czasami może przerodzić się nawet w depresję. W dzisiejszym wideo postaramy się odpowiedzieć na pytanie, na czym warto skupić swoje działania. Jeżeli więc szukasz inspiracji, chciałbyś zwiększyć swoją efektywność lub po prostu chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego wideo w całości. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do subskrypcji kanału, a także zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym materiałem. Ostatnie miesiące nie napawają optymizmem. Z praktycznie każdej ze stron płyną do nas negatywne informacje na temat czy to inflacji, rachunków za prąd, zmian w prawie, czy niepokojących doniesień z granicy z Białorusią. Ciągłe bombardowanie tego typu informacjami może doprowadzić do sytuacji, kiedy wielu z nas, zamiast skupiać się na najważniejszych dla nas rzeczach, śledzi najnowsze doniesienia i spekuluje, co wydarzy się w nadchodzących miesiącach. Prawda jest jednak taka, że owszem, należy obserwować, co dzieje się dookoła nas, ale należy ustalić priorytety, które przybliżają naszą osobę do wyznaczonych przez nas celów. Nie mamy często wpływu na to, co się wydarzy. Możemy jednak odpowiednio reagować na wydarzenia, które będą miały miejsce. Dla przykładu, widząc rosnącą inflację, możemy przenieść nasze oszczędności do metali szlachetnych czy też spółek dywidendowych typu value. Kiedy już zabezpieczymy nasze aktywa, warto wtedy skupić swoje działania właśnie na tym, na co mamy realny wpływ. Nie zmienimy reformy podatków, ale możemy zająć się rozwojem swojego biznesu lub odpowiednim przygotowaniem się do zmian, jakie nadchodzą. Te części życia, które należą do nas, warto zmieniać bez względu na wszystko. Dla przykładu, w tym tygodniu miałem przyjemność biec w biegu niepodległości i powiem Wam, że widząc masę osób, które biegną, doszedłem właśnie do wniosku, że ci ludzie, bez względu na to, co się dzieje dookoła nas, robią swoje, chodzą na treningi i startują w zawodach. I tak samo powinniśmy postępować my sami, skupiając się na rzeczach, które są dla nas ważne i na które mamy wpływ, zmieniamy nasze życie i życie innych ludzi. Na chwilę obecną mamy naprawdę ciekawe czasy, czy jednak w jakikolwiek sposób jest to usprawiedliwieniem dla tego, aby przestać się rozwijać? Oczywiście, że nie. Poszerzając nasze horyzonty, czy to poprzez zdobywanie nowych umiejętności, czy zmianę swojego życia, stajemy się lepszymi ludźmi i wnosimy wartość do swojego życia i życia naszych bliskich. Ci, którzy zastygają właśnie w bezruchu i często ze strachu przed tym, co ma nadejść, popadają w zniechęcenie i zaprzestają działań, nie zmienią swojego życia i nie osiągną swoich celów. Dlatego tak ważnym jest zbudowanie odpowiedniego dystansu. Owszem, nie jest ciekawie, ale robimy swoje bez względu na wszystko. Tylko z takim nastawieniem możecie iść do przodu i stać się najlepszą wersją samego siebie. I to właśnie jest najważniejsze zadanie dla każdego z nas. Być najlepszą wersją samego siebie. A żeby nią być, musicie mieć fundament, na którym budujecie wszystko. Fundamentem są zasady, które wyznajecie. Im mocniejsze zasady, tym lepszy człowiek i jego życie. Posiadając zestaw zasad, którymi kierujecie się w życiu, po pierwsze, wiecie, kim jesteście, po drugie, kiedy nadchodzi trudny czas, wiedząc, jakie są wasze zasady, nie ulegacie presji czy to świata, czy grupy, w której się znajdujecie. Wiele jednak osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że takie zasady warto posiadać i kiedy robi się gorąco, próbują grać tak, aby wyjść na tym jak najlepiej. Ile to razy każdy z nas wolał coś przemilczeć albo skłamać tylko po to, aby nie wszcząć kłótni czy też osiągnąć pewną korzyść? Czy to jednak jest życie, jakim chcemy żyć? Dlatego, jeżeli nie macie jeszcze swoich zasad życiowych, warto je sobie nakreślić. Weźcie kartkę, długopis i zapiszcie, co jest dla Was naprawdę ważne. Czy jest to rodzina, zdrowie, a może kariera i pieniądze? Co daje Wam impuls do działania? Co sprawia, że Wasze serce zaczyna bić szybciej? Za co byłbyś w stanie walczyć, nawet jeżeli nie zyskałbyś nic?
to właśnie pytania, które definiują to, kim jesteśmy. Stworzenie własnego fundamentu nie jest rzeczą prostą ani szybką. Potrzeba kilku tygodni, a czasami nawet i miesięcy, aby zdefiniować to, kim jesteśmy i co jest dla nas ważne. Często zmieniamy to, co napisaliśmy na naszej kartce na początku. Grunt jednak to w ogóle zacząć zadawać sobie pytania. Kiedy uda nam się w końcu zbudować solidny fundament, wszelkie zawirowania mogą zostać przez nas łatwo pokonane, a my skupimy się na naszej pracy i tym, co jest dla nas naprawdę ważne. Polecam Wam serdecznie zbudowanie swojego fundamentu i rozpoczęcie działań, które są dla Was naprawdę ważne. Tylko dzięki takiej postawie będziecie mogli zmieniać swoje życie na lepsze, nie oglądając się za siebie. W związku z powyższym obserwujcie, wyciągajcie wnioski, działajcie i rozwijajcie się bez względu na wszystko. Jak sami widzicie, tylko od nas zależy, jaką przyjmiemy postawę, a myślę, że każdy z nas w głębi duszy chce osiągnąć jak najwięcej i czuć się zrealizowanym w 100%. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał zmotywował Was i pozytywnie nastawił do działania, czy to na polu zawodowym, czy też na rejonie rozwoju osobistego. Jeżeli to wideo dało Wam wartość, zapraszam Was koniecznie do obejrzenia innych moich materiałów, pozostawienia łapki, komentarza taktycznego, a także udostępnienia tego materiału wśród swoich znajomych. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.